Cześć, witam Was w kolejnym filmie, przepraszam, na moim kanale. Filmie, w którym zrealizuję pomysł zaproponowany przez jednego z Was, przez osobę o bardzo skromnym niku. Pociągi pasażerskie, towarowe, PKP i inne. Otóż kolega, ten nieznany mi z imienia, a może znany, mniejsza z tym, zaproponował wykonanie tutaj takiego składu na podstawie tego zdjęcia, a na tym zdjęciu co my tu mamy. Popularnie lokomotywa spalinowa, popularnie nazywana Fiatem. Ja często używam tych różnych określeń, ale czasami mam ochotę ugryźć się w język. SU-45 i według oznaczeń, i według wszelkich znamion zewnętrznych. Z boku z ryflami, pudło już z późniejszej troszeczkę pewnie produkcji, pudło samonośne, żółte czoło, pomarańczowy tu pas na dole, co tam, białe obwódki reflektorów, no klasyczny Fiat, jakby to można było powiedzieć, lekko przykopcony, lekko tu brudny, a za nim kilka wagonów. Cóż to za wagony? Tu najlepiej widać pierwsze dwa, w sumie pierwszy to jest wagon 111, a logo oczywiście, tu jest zdjęcie zrobione w 1995 roku, jest zdecydowanie bez trumienki, nie ma właśnie logo, jest po prostu napis PKP, mówię tutaj o tym miejscu, tak jak mówię, 111A, zielono-kremowy i tyle. Dalej mamy wagon łamaniec, jakiej konstrukcji to jest wagon, tutaj malowanie pozwala przypuszczać, że jest to 104AF, model, którego w zasadzie zewnętrznie jest bardzo zbliżony do rodziny 112A, stąd doczekaliśmy się jego modeli i ze strony rzeczywistych modeli, nie jakichś tam udawanek, ze strony i firmy Robo, i firmy Pico. Od Robo dwie sztuki, od Pico na razie jedna, w tym malowaniu oczywiście. Wspomnę jeszcze, że jest wagon łamaniec firmy Tilik, ale tam to jest całkowita fikcja, bo ani wnętrze tego wagonu nie wskazuje na wagon pierwszej i drugiej klasy, ani konstrukcja, bo jest to popularny YB70 Bautzen, tak zwany Bautzen pomalowany, ucharakteryzowany na te barwy, więc w ogóle tamtym modelem nie warto sobie zawracać głowy. W każdym bądź razie tu modele Pico i Robo mamy. Następnie jest znowu wagon 111A, co do którego już niewiele widać, na przykład nie widać jaki ma dach, wydaje mi się, że gładki, ale równie dobrze może być już ryflowany. A jeszcze dalej mamy, co my tu mamy. Pierwszy rzut oka pozwalałoby przyjąć, że kurczę, jakieś może dwa albo trzy wagony, no ale perspektywa jednak doskonale widoczna tutaj na tym zdjęciu, czy po słupach, czy po torze, nie pozwala przyjąć tego założenia. To nie są dwa różne wagony, czy trzy, to jest jeden wagon. Wystarczy spojrzeć na dach i widać. Więc co to jest? No to są drzwi wejściowe. Stąd wniosek z tego bardzo prosty. Jest to wagon 120A w malowaniu zielono-kremowym. No i tyle właśnie w tym temacie, jakie tu są modele. Domyślacie się, że trudności żadnych nie będzie z doborem modeli. Stąd zapraszam Was już na przejazd składu po makiecie. I jeszcze tutaj też muszę przyznać, że troszeczkę mi kusiło, żeby nieco więcej z tego zdjęcia spróbować skorzystać, i mnie kusiło, żeby tu ustawić powiedzmy takie 2-3 wagony. Tu wydaje się, że jest węglarka serii EOS, jakiej konstrukcji nie wiem, no oczywiście brązowa, a przed nią jakiś wagon zamknięty,
być może GBS, ale bardziej GAX. Jednak z tego nie skorzystałem z jakiej przyczyny, ano z takiej, że tu tej części nie byłbym w stanie obzorować. To są wagony chłodnie, modele takie produkuje od niedawna, modele takich wagonów i to polskiej konstrukcji produkuje od niedawna firma Tilik, jednakże nie mam jeszcze żadnego modelu, bo żaden model w epoce piątej, mógłby w wczesnej epoce piątej być wydany, zwyczajnie nie istnieje. Zakładam, że to są wagony PKP, no bo przecież jest możliwe, że to jakiś inny skład został tu wtoczony. No dobrze, to tak jak mówię, tego nie odwzorowywałem, tylko sam skład osobowy. To zapraszam Was na film.
Dobrze, to dojechaliśmy do końca. Dla Was tutaj też była pewna niespodzianka. Nie zapowiadałem tego, co się będzie działo i zobaczyliście w sumie nie jeden, tylko dwa pociągi. Dlaczego tak zrobiłem? Nie było to wcale w pomyśle i tak dalej. Ano zrobiłem to dlatego, że podczas tutaj przeglądania modeli, które mógłbym użyć, wyszło mi, że jest tych modeli zdecydowanie więcej, jak mi potrzeba i wyszło, że jestem w stanie złożyć dwa pociągi. Tutaj mamy SP45 na czele, nie SU45 i ona za bardzo nie pasuje, tak? Nie pasuje epokowo, ale wziąłem ją z dwóch powodów. Pierwsze, dlatego że ma dźwięk i drugi z tym związany, dlatego że drugi inny model z ryflami z żółtym czołem, który mał, to jest nowość końca 2021 roku z lokomotywowni Rzepin. Akurat do tamtego modelu nie mam jeszcze dekodera założonego, nie założyłem w nim dekodera. Stąd nie mógł tamten model wystąpić, ale wspominając o nim właśnie chcę powiedzieć, że mógłbym użyć tamtego modelu, no tylko tyle, żeby nie pojechał. Co dalej? Ten drugi skład jest złożony wyłącznie z modeli Pico, lokomotywa Pico, wagony Pico i już tu zaraz przejedziemy, zobaczycie sobie, jak to wszystko wygląda. O, stop. Nawet jeśli mamy dźwięk wyłączony, to on i tak jest. Lokomotywa daje o sobie znać. OK, przejedźmy. I to są tu wagon 111A firmy Pico. O, może tak troszeczkę wezmę niżej. Tu mimo tego, że ma kondensator lokomotywa, to i tak prądu nie starczyło na przejechanie mojego feralnego miejsca, które czeka wiecznie na naprawę. Tak jak mówię, wagon 111A, wagon 104AF firmy Pico. Zwróćcie uwagę względem drugiego, że ten jest tutaj, ta część drugiej klasy w tym wagonie połówkowym jest w kolorze ciemnozielonym. Dalej analogiczny wagon z Białegostoku firmy Pico. Kreska 2, reedycja tak naprawdę tego wagonu i wagon 120A też z partii, która, uwaga, doczekała się 5 par, tak? To są dwie sztuki, druga sztuka jest w tym drugim składzie, to jest pierwsza edycja i to doczekało się tutaj 5 par wagonów wydanych 96, 650 i 96, 651, o ile dobrze pamiętam numery wagonów, modeli, tak? Dobra, to sobie gdzieś tam zjadę na bok i już muszę podjechać drugą lokomotywą, co wcale proste jeszcze nie będzie, tu z pamięci muszę wymyśleć sobie, co tam był za... Muszę policzyć. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chyba 11. Zaraz. A 12? To jeszcze 10 potrzebuję zmienić. Dobra, i teraz może będzie dobrze. Lokomotywa 13, to podjadę tu. Mam nadzieję, że nic mi się nie wykolei tym pierwotnym składem. I tu Fiat również Pico, alternatywy nie ma, zresztą ten model Pico jest całkiem fajny. Tu już mamy SU45213, ewidentnie SU45. Gniazda zasilania na czole lokomotywy, zresztą taki był ten Fiat na obrazku. No, oczywiście mi się tu zatrzymał. I tu są już dla odmiany wagony Robo 111A oświetlone.
z pięknym wnętrzem, 104 AF. Dwa wagony są z Zagórza, jeden ze Szczecina z takim przydziałem i uwaga, ten drugi jest tu z dryflowanym dachem, bo z tej epoki bez dryflowanego dachu nie było, zresztą na zdjęciu ciężko tu powiedzieć, co tam było. No i wagon 120A do pary, ten od Pico, aczkolwiek używając dwóch wagonów z Zagórza miałem bardzo dużą pokusę, żeby użyć też wagonu 120A z Zagórza, który mam od firmy TMF, ale tamten jest strumienką z epoki 5C, jednak mi nie pasującym, więc oszczędziłem sobie tego. Tym bardziej, że moje przekonanie było takie, że sobie być może oszczędzam kłopotu, bo tamte wagony TMF, no to z nimi jest różnie. Sporo miałem przygód z tym wagonem przewozów regionalnych oliwkowym poznańskim TMF. Mam właśnie dwie sztuki taką i taką. Tam po prostu mam parę uszkodzeń, się po prostu ten wagon rozlatuje, jest ciężki, różnie jeździ i tak dalej. Stąd darowałem to sobie. No i dobrze. Modele tu Turbo, tu Pico. Pokazałem Wam, że jest tych modeli sporo. Od biedy takich podobnych może by się i więcej dało wybrać. Nawet wprost z epoki, tu już jest o tyle ciekawie, że próbowałem sobie dobierać wagony wprost tamtego miejsca, tak? Te wagony Pico, dwie dwójki zielono-kremowe były z przydziałem z Białegostoku, także jest naprawdę całkiem blisko, a że firmy modelarskie tych modeli wydają coraz więcej i Pico i Robo, no to jeszcze będzie łatwiej, jeszcze będziemy mieć większy wybór. I to w tym filmie chciałem Wam pokazać, to przesłanie, że jak dawniej było, że nie masz czego zrobić, zestawić składu, nie masz czego tego składu zrobić, tak teraz jest na odwrót, że możemy sobie wreszcie wybierać. Oczywiście te wagony idealne wszystkie nie są, aż tak dobrze nie jest ze zrozumiałych przyczyn, no po prostu ciężko oczekiwać, żeby wszystko w punkt w dany miesiąc danego roku, w dany region trafić ze wszystkimi modelami, ale pomijając kwestie właśnie przydziałów, czy może zbyt dużej rozpiętości w datach rewizji pomiędzy modelami, stacjonowania, lokomotyw i tak dalej, to naprawdę w momencie, kiedy to zignorujemy, przymkniemy na to oko, to już jest całkiem nieźle. I to w tym filmie chciałem Wam pokazać, że mamy wybór, już jest sporo. Dobrze, to dziękuję za obejrzenie filmu. Żegnam się z Wami, zapraszam do oglądania innych filmów na moim kanale. Cześć!